Hej kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki. Zapraszam do kolejnego odcinka w serii Zagrajmy w The Last of Us. To już jest chyba nasz 11 odcinek. No mam nadzieję, że się wyrobimy przed drugą częścią. Czas biegnie do przodu jak szalony. Się zaraz okaże, że w jeden dzień będę musiała nagrać 15 odcinków i dodać naraz. Ostatnio pogadaliśmy sobie tu o tym, jak nie chcieliśmy jeść w czasach, kiedy jeść mogliśmy. Eli nam opowiedziała parę fajnych kawałów sucharów, jak po prostu wzorowych wręcz sucharów, bym powiedziała. Odkryliśmy sobie miejsce oznaczone X-em tutaj. To było bardzo fajnym miejscem. I teraz idziemy tutaj. Zaraz słyszymy pewnie od Eli, że nie umie pływać. Znając życie. Zresztą, czy można tu gdzieś jeszcze pobiegać, żeby coś podnieść? No nie jestem pewna. Nie wygląda. I tak jakby nic nigdzie też nie wisi. Właściwie zastanawiałam się, czy można zrobić przegląd. Nie przeskoczę. Jak pomożesz mi tam wejść, to przesunę deskę. No dobra. Czyli wchodzimy do wody. O! Tu już możemy nurkować. Super! O czymś mówiłam. A, właściwie chyba można sprawdzić w menu. Ewentualnie, jakie się zrobiło postępy i czy zebrało się wszystkie rzeczy w danym rozdziale. Zobaczę, czy rzeczywiście tak jest. Jeszcze wiecie co, rozejrzymy się. O. Co jest u diabła? Przyjemnie to tu nie jest. Słyszałaś? Siedzi i czeka. Może słyszała. Rozejrzyjmy się pod nie. O! Czy ja to podniosłam? Chyba podniosłam. Dobra, bo nie było dźwięku. Dlatego trochę się tutaj zdziwiłam. Chyba nic więcej nie ma. Pozostaje nam tylko zabrać... O, tu jest za płytko, żeby zanurkować. Pozostaje nam już tylko zabrać tą paletę, co tam ją ominęliśmy. I przepchnąć ją do Eli. Bo tu chyba się też wyjść jako tako tam na brzeg. Nie bardzo da. A nawet jak się da, to chyba nie jest... Nie ma potrzeby tak naprawdę. No dobra, Eli, słyszałaś, co tu się działo przed chwilą, dziewczyno? A, tu jest kontener w ogóle, do którego moglibyśmy wpłynąć. Spróbować. Chętnie spróbuję. Co tam się stało? Wskakuj. Pójdziemy przez hotel. Aha. Odpowiedział na pytanie. No to nieźle. Spokojnie. Spokojnie. Asekuruję cię. Kurczę, czy przez to, że tak szybko podpłynęłam z paletą, to Joel nie odpowiedział na pytanie? Bo czasami to nie jest kwestia tego, że Joel jest jakiś gubór czy coś. Po prostu bardzo często zdarza się, że my gdzieś za szybko podejdziemy. Nie, tu nic, ale tu można wpłynąć. Ciemno. Ale tu coś jest... Oj. Tu się coś kryje fajnego. Za płytko, żeby zanurkować. Tak, za płytko. Ale co my tu mamy? Okej. Teraz musisz dostać się na górę. Ale poczekaj, no poczekaj, chodź zobacz, co tu jest. Chodź, dziewczyna, chodź. Zobacz, jak wyglądała kiedyś kawiarnia. O! Ale to cuchnie. No. Ta, drewno przegniło. Często chodziłeś do kawiarni? Tak. Często. I co zamawiałeś? Tylko kawę. Na pewno? Tak to średnio szczerze zabrzmiało, Joel. Jesteś pewien? Kurczę, tam można iść. Idziemy tam, bo tam można iść. Eli, tu nie ma tak głęboko wcale. Możesz przejść za nami. Ciemno tu. Na górę mogę jeszcze wejść? Ale rzeczywiście, że nie. Oje. Nie podoba mi się to. Czyżby było tutaj coś się kryło, tutaj coś złego, tutaj się?
Nie chcę butelki. Po co tu tyle tych butelek? O! Na opartego można tędy wyskoczyć. Co tu mamy? Taśmę. O, pełną saletrę. Trzeba coś z tym zrobić w takim razie. Jak nam tam idzie? A, już niedużo nam zostało. Nożyczki też za chwilę będą ciężkie do podniesienia. O, nóż, bo otwarliśmy znowu jakieś drzwi. I cukier, widzę, mamy prawie pełny. Alkohol prawie pełny. Dobra, to zróbmy sobie apteczkę. Mam nadzieję, że niczego nie pomijam w okolicy. O, notatka. No nie, zrobiłam nóża, tu leży nóż. Dzisiaj nastąpi koniec. Zdobędziemy posterunek wschodni. Ukryłam dodatkowe zapasy w królewskich apartamentach. Miejsce oznaczyłam czerwonym X-em, czyli już tam byliśmy. Głupi nóż! Głupi nóż! A ja dopiero zrobiłam nóż. No nie wierzę. Czuję się nieusatysfakcjonowana. Dobra, Eli. Idę. Czekasz tam na mnie? Chodź, idziemy. Ty patrz, na opartego mogłabyś wejść tutaj w podwieszany sufit. Tup, tup, tup. No pięknie ci idzie. Myślisz, że ci łowcy sobie poszli? Zaraz się okaże. Może ich tam nie ma. Aha, no tak, bo oni weszli tutaj. Jest czysto, Eli. Schodź na dół. Wow, jaki wypas. Nocowałeś kiedyś w podobnym miejscu? Zanim to się wszystko zawaliło? Nie odpowiesz? Nie, nie byłoby mnie stać. Na pewno to było miło. Pewnie tak. Dobra, przejdźmy się po okolicy, zanim pójdziemy dalej. Jeszcze nie wiem, gdzie jest dalej, ale będziemy wiedzieć niedługo. Założę się, że tam wejdziemy. Nie, za wysoko. Spróbujmy coś znaleźć. Poszukamy czegoś do wejścia do góry. Tymczasem widzę, że się już tutaj coś świeci. A, dziękuję. Nie odmówię. Jeszcze się rozglądam w wodzie, bo te nieśmiertelniki to są dopiero... O! Potrzebna kombinacja. To gdzieś tu będzie notatka. Bo patrząc na poprzednie dwa sejfy, które odkryliśmy... A spędzę tu jedną noc. Poproszę najlepszy apartament. Co ty wyprawiasz? O tak, ależ bardzo pana proszę. Dziwny z ciebie dzieciak. Dobra, dziewczyno. Poszukamy najlepszego, zobaczymy, czy jest tutaj taki w ogóle. Możemy chociaż go zwiedzić, bo... Też w takim luksusowym nigdy nie byłam. O, widzę drabinę. To jest chyba nasz kolejny cel. O. A, napiłbym się kawy. O. To nie będę mówić na głos, że ja właśnie jedną przy sobie mam. Biedny Joel. No. Dobra, to mamy coś. Właściwie najpierw weszłabym. Mogę tu wyjść? Mogę. A nóż coś leży również tu. Kto wie? A, patrzcie, coś leży. Ale nie mogę dostać z tej strony, będę musiała... Ej, tu jest drabina. Nie powiedziała co... Wow! Nie powiedziała nic dalej, a szkoda. Dobra, ale zanim ją umieścimy w miejscu, w którym musimy ją umieścić, umieścimy ją tutaj. Wciąż szukamy notatki. Dziękuję. Myślę, że tam by się dało jakoś wejść, ale to chyba... To wygląda jak droga trochę. Więc jakbyśmy weszli w miejsce, w które i tak czy inaczej mamy wejść, patrząc na... tak jakby fabularną część misji, to chyba warto iść tędy. Patrzcie, możemy ją odłożyć na podłogę. Nie wiedziałam nawet. Fajnie, byłam za daleko od ściany i dlatego tak wyszło. Albo w złym miejscu. Może tu. O. Chodź na górę. Albo nie, pójdziemy jeszcze do sejfu. Właź na górę. O. Chodź ze mną. Idziesz?
Chciałam obrócić kamerę na Ellie, ale nie działa. O! Pokaż. O, patrzcie! Do wszystkich pracowników kombinacja do sejfu, w którym trzymane są drogocenne rzeczy gości, została zmieniona. Nowa kombinacja to... Mamy ją. Tu na górze coś, na górze nic. Słuchaj, Eli, wracam do cię. Gdzie ty tam jesteś? Ale za chwilę, zrobimy skrótem. Mogę tędy przejść? Trochę jakby? Nie bardzo. Nie, muszę iść naokoło. Co za świat. Tu się nie da wejść. Nie da się przeskoczyć. Gdzie iść się nie da przeskoczyć? Co my tu mamy? Pokażcie. O, ulepszone coś. Przybliż i odczytaj. Podręcznik dotyczący ostrzy 2. Zwiększona trwałość ostrzy. Zwiększona trwałość ostrza może być ważna w przypadku braku zamiennika. Tak to wygląda jeszcze tutaj. Walka w ukryciu, broni taktyka. Ostatnio nie odwracałam. Tu jest parę stron pourywanych, ale jak to świetnie wygląda. W ogóle tu są długopisy, a ja myślałam, że to są noże. No tak. Tu więcej chyba nie ma gdzie wleźć. O, jaki widok. Wspaniały. Nie no, ładnie tu. Hej, Ellie, idę do cię. Masz tam dla nas jakieś kawały albo coś do opowiedzenia? Nie ten. Linda. Dobra, czas się wyluzować. Jaka ty ostatnia... Jak się nazywa malutka krótkofalówka? Mikrofalówka. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła? Tak. Dobry jesteś. Jeśli Maja jest mi winna 10 złotych, to kto komu nie wiem, musi komu? Oddać 10 złotych? Majami? Nie kumam. Jak nazywa się klej, który nie klei? Klejnot. O. To wszystko. Nic więcej nie pamiętam. No weź, to nie było takie złe. Podobała mi się jodła. Majami była średnia, ale miotła była dobra. Miotła. Jodła. Jodła mi się podobała. Patrz pod nogi. Ech. Ciekawe, czy opowiedzą nam coś jeszcze ciekawego. Ten turysta zawzięcie się broni. Cholera. Dwóch naszych. Schowaj się, schowaj. Czekaj. Ile to już będzie? A, 5 osób w tym tygodniu. Ale nie narzekam. Tak, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikacza od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Patrzcie, jest ich tu 4. I będziemy zrobić to, co poprzednio. Tam chyba można jeszcze przejść. Na zasadzie to, co poprzednio odszyli, będziemy się skradać i zabijać. Kurczę, no. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że tak 2 odcinki nam tu wyjdą, bo... Może zrobimy to jeszcze, żeby jesteś nie, może za godzinę. Możemy coś zjeść z powrotem do obozu. Gdzie oni są? Spoko. Mam więcej służonego wozu, jeśli chcesz. Tak, chodzę to. To ci tam? Tam nikogo nie widzę. Tu jest jeden. Tam jest drugi. Tam. Gdzie on jest? On jest tam w środku, czy tu na korytarzu? Tam jest jeden samotny w pokoju. Może by od niego zacząć? Może to nie jest taki zły pomysł? Aha, tu nie ma przejścia. No to tyle. O. Co po tam?
Orzesz, kurwa! Joel! Ktoś słyszał? Ło, tu chyba ktoś jest jeszcze piętro wyżej. Nikt nie słyszał. I dobrze. No dobra, kurczę, ale nas zaszedł. Nie spodziewam się, żeby tu nam przyszedł od tak. Wygląda na to, że kolejny kolega to jest ten tam. Chyba, że się nam znowu zespawnują. Teraz jesteśmy trochę odkryci. Co tu się dzieje? Nie, no dobra, on stoi tyłem. Może go zdążymy zdjąć? Dobra, mam cię, kolego. Śpi. Dobranoc. Kurczę, no ja widzę, że tu są rzeczy do otwarcia i do podniesienia. I one byłyby pewnie naprawdę dobre w przypadku, gdybyśmy walczyli. Ale ja bym chciała jednak... Może najpierw... Chociaż... Nikt nam tutaj nie idzie, to może sprawdzimy sobie to miejsce, już nie będziemy tutaj niepotrzebnie wracać. O, to mamy. Nic więcej tutaj nie ma. To jest i tak pokój. Widzę od góry, tam jest po drugiej stronie ktoś. Tu nikogo nie widać, ale może szafki? Jak już tutaj jesteśmy. O, nie mogę skakać po łóżku. A. Przeżyjemy. Ej. Nic tu nie ma. No dobra, widzę, że jest tam daleko gościu. Tu nie widzę nikogo. Tam jest jakaś strzałka. Czy coś tutaj nie leży dobrego, ciekawego? Właściwie nic. Nie wiem, czy powinnam się tak rozglądać intensywnie za zbieractwem. Kurczę, to ten z góry. A ten kolega... Jesteś sam? Mam nadzieję, że tak. Dobranoc! Ale ma fryzurę. Gdzie poniosło tego kolesia? Boże. Zaraz... To było słychać z góry? O nie, tu ktoś idzie. Zobaczę gościa i tyle będzie. Nie... Tam ktoś jeszcze jest. Jasny szlak! Zjadę cię, chuju! No nie. Bez głupich akcji, rozumiesz? Za tobą! Widzę. Dzięki. Ktoś jeszcze? No ciężko powiedzieć, bo oni się jakoś tak wrednie spawnują po prostu. Tam niby nikogo nie było, a tu nagle bum, gość wyskakuje. Dlaczego? To znaczy, ja rozumiem, że mam pewnie ograniczony obszar badania, ale oni nie byli na tyle daleko. Żebym nie mogła ich widzieć. Wiecie, co zrobimy? 45. Tak jest. Szybciej, Joel! A co, ktoś idzie? Co my tu mamy jeszcze pełne? Nie, na razie nas nikt nie widzi. Saletrę mamy pełną. Pełni wyposażony. Eli, to ty? Nie. Tam ktoś idzie. No nie, co to miało być? No nie! Czemu? Co to miało być w ogóle? Ja pierdolę! Ej! Gra mnie coś oszukała, to zazwyczaj tak nie wygląda.
Powinien go zatłuc tą cegłówką. Po prostu. Nie wierzę w to, co się dzieje tu po prostu teraz. Pełny alkohol. Wiecie co? Mamy pełny alkohol. I szmatki. Szmatki też? Nie wiem. Ale myślę, że możemy sobie spokojnie stworzyć, bo właśnie, mamy pełne. Nie wiem, ilu ich tu jest jeszcze. I skąd oni się biorą. Ale to wredne jest, to jak się tutaj pojawiają. Tam było wyjście na zewnątrz. Chodź, przejdziemy się tam. Wiecie co, jest jeszcze kwestia tego, że teraz ze mną mniej więcej poznajecie tą okolicę. Więc jeżeli już skończymy, jak nam się już uda skończyć ten obszar, to ja sobie tu przelecę jeszcze sama. Kogo nie widzę. Że tu nic nie ma? A, już widzę, co tutaj się kryje. Wejście na górę. Pusto? Wejście na górę. Ale dlaczego mam wrażenie, że jak tędy wyjdę, to coś mnie zje? Jeżeli mnie zje, to nie z tego pokoju, ale coś mnie pewnie... To się tłuczesz, nie tłucz się. Oj. Myślałam, że tam ktoś jest. Ej, ej. Ktoś mnie do drzwi złapały. A tu nie ma przejścia, tu jest po prostu szafa. Nie, butelki nie chcę, chcę tą, dzięki. Chociaż ostatnio mnie trochę... Co to było? O, o. A jakby go tak strzelić stąd? Bo tam w las... I tam jest gościu na górze. Tędy nie będę szła. Nie było gdzieś schodów? Pasuje iść tak przyczajonym cały czas, ale czy nie było tu gdzieś schodów? Jeżeli były, to nie tutaj. Nikogo nie ma. Tu na razie cisza. Tutaj na razie też. Tam jest strzałka, właśnie, to nie jest pierwsza strzałka, już taką wcześniej widziałam. Mam wrażenie, że warto za nimi iść. A, są schody. No dobra. To po schodach. Raz, dwa, trzech. Oni są gdzieś dalej. Tu kolega jest trochę bliżej. I nie podoba mi się to, jak on tutaj idzie. Dobranoc. Strasznie ciemno, co? Ale to może dobrze, bo nas przynajmniej nie widział. O rany. No, trochę strasznie, ale mam nadzieję, że mi się znowu nie zespawnuje ktoś z tyłu. Za plecami. Bo byłabym tym bardzo niepocieszona. Tu coś leży. Leży pałka. Ale my mamy naszą gazurkę, ona jest fajniejsza. Do walki. Ja się tu jeszcze wrócę, tak jak mówię, ale tam chyba zrobię cięcie. O-o. Kolega idzie tutaj? Może idzie tutaj. To niech idzie. Ło! Niedobrze jest ich trzech. I wszyscy trzej idą w tym kierunku. Jeden się trochę urwał od nich, ale...
On idzie tam dalej. Mam nadzieję, że jeszcze nie wraca. Już wraca. O! No nie wierzę. Kurwa, uwolnij go! Możesz ginąć. No nie wierzę. Jest przed nami i zero headshotów, no. Dlaczego mam wrażenie, że to jeszcze nie... bo to jeszcze nie wszyscy. No, poczekaj, może to ostatni. Zaciął się tam i siedzi. O, widzę go. A, tędy go nie wezmę, ale... Nie, tu się też nie da wyjść na zewnątrz. I co, on tam będzie siedział? Ale pytanie, czy jest sam? Wygląda na to, że tak. To on chyba jest jednak do nas zwrócony jako... tak od tyłem. Już nie do końca. On dziad wylazł na zewnątrz. Wejdź z powrotem do środka. A? He? No? Sio! Sio, sio! Co za łoś. Hej! Słyszałeś to? Kogo się pytasz? Sam jesteś. Halo? Dobranoc. Chyba ostatni. O? Chyba nie. Bo Eli jeszcze siedzi. Niedobrze. Wolałabym, żeby to był ostatni, ale... patrząc na to, co nam tutaj teraz gra pokazuje, to chyba nie był ostatni. Tam jest jeszcze jakieś przejście. Tu jest wejście. No wiem, że to jeszcze nie koniec. Chociażby dlatego, że mamy dalej tą melodię wredną. Nie dam się tak zrobić. Nie dam się tak zrobić. Podejść. Znajdę was. No dobra, tu nikogo. Tu nikogo. No co się dzieje? O co chodzi? Szmatka. A, jasne. No dobra, Eli? Trochę wstała. Ej! Gra mnie oszukuje. Tam jest jeszcze ktoś. Pytanie, czy ktoś ostatni, czy jeszcze nie. Mówię wam, oni się spawnują. Nie widzę innego wytłumaczenia na to, że w miejscu, w którym byliśmy i już kogoś pokonaliśmy, nagle jest jeszcze ktoś. No właśnie, tu załatwiliśmy gości, a nagle jest tam jeszcze jeden. Ale on tak stoi trochę przodem do drzwi chyba. Tak. On na nas czeka z shotgunem. Nie da się go podejść inaczej? Wiem, co zrobimy. Ostatni? Ostatni. Taki ostatni. Super. Taki ostatni, że jeszcze tu biegają. Mówię wam, spawnują się. Jeden u góry, drugi na dole. Boję się, że ten na dole tu podejdzie tak po schodach trochę.
No. Nie rób nic ponownie. Tylko... Teraz wyjdzie ten stamtąd. O nie. Cześć, co ty? No nie, załatwię go. Ze stresu nie mogę celować. Dobra, Eli wstała. Koniec? Wszyscy? Kurwa! O, Eli po swojskiemu. Nie mamy... Właściwie... Znowu zapomniałam o bombach dymnych, no. To już chyba wszyscy. No to... Nie pozostaje nic innego. Jak zrobić obiecane przebiegnięcie się po tutaj po okolicach. Sprawdzenie, czy nie kryje się tutaj coś ciekawego. I prawdopodobnie, tak jak mówiłam, zrobimy z tego najpewniej cięcie, no bo jakby to inaczej coś tu leżało? Szuflada. No właśnie, tu są rzeczy do pozbierania, ale zakładam, że mogę to pozbierać sama, a potem wam pokazać co i jak, prawda? Także pozwólcie, że ja tu pobiegam sama, wrednie. Podniosę co się da, jeżeli trafię na coś ciekawego, to wam pokażę. Po prostu nie wyłączę nagrywania. Eli? Bo zaraz się okaże, że problemem będzie zacięcie się z... Eli! No i chyba fajnie. No. Dobra, to ja biegam i bardam i widzimy się później. Chyba, że... To jeszcze zanim ucięłam. Chyba, że po prostu przyspieszę tutaj moje bieganie i wam pokażę, co znalazłam. No, schody? Poważnie? Działające? To wygląda jak droga w dalszym sąszą drogę, więc tu na razie nie będziemy szli. Hej, wygląda na to, że w windzie jest drabina. Czekaj, spróbuję jej otworzyć. Ale to za chwilę. Chodź, na razie jeszcze pobiegamy na dole. Mało brakowało, a poszlibyśmy dalej. Kurczę, trochę labirynt. Oddawaj cegłę. Trochę labirynt jak dla mnie. Żeby się tu ładnie ze wszystkim ogarnąć. Zwłaszcza, że te leżące na dole butelki to mnie tak drażnią trochę, że tu jest coś do podniesienia. A ja nie wiem, czy już podniosłam, czy jeszcze nie. Jest ten taras fajny. Widoki spoko. Dobry moment, żeby przeładować broń. Tam co to nieprzeładowana jeszcze jest. Tu zdjęliśmy chyba gościa. O, patrzcie, widzicie? Jak to pełne znowu. Trzeba tu coś powytwarzać. No do tego nam jest... Ale to też można. Jak tam nasza broń? Słabo trochę jej zostało. Żeby jej dodawać nożyczki. Jak znajdziemy lepszą, to damy do lepszej. Eli idzie za nami, czy nie idzie? Eli! Została na górze? O, nie mówcie, że została na górze. Miałam nadzieję, że jeżeli natkniemy się na coś, co ją zainteresuje, to jakoś to skomentuje, bo ona tak lubi. Dobra, biegam dalej. To jednak zrobimy cięcie. Wybrali łatwiejsze rozwiązanie, he? Nie do końca. Wiele osób wolało popełnić samobójstwo, niż dać się zabić łowcom czy zarażonym. Wierz mi, to nie takie proste. Właśnie natknęłam się jeszcze na jedną rozmowę dodatkową z Eli. Zastanawiam się,
Ciekawe, czy po prostu wzięli jakieś piguły i na tym się skończyło. I wiecie co? Już właściwie kończę eksplorację tutaj. Przebiegłam tą lokację wzdłuż i wszerz. I wszerz i wzdłuż, dosłownie. Te szafki się już chyba nie otwierają. Masę przestrzeni zbadałam w ramach poszukiwania jakichkolwiek rzeczy. Znalazłam trochę nawozów, wiadomo, nawozów, saletry. Znalazłam trochę rzeczy rzeczywiście, ale właściwie to już chyba wszystko, bo to jest ostatni fragment, którego nie sprawdziłam jeszcze, a ten ostatni fragment prowadzi do tego, który owszem, już widzieliśmy. Prawda? Tu już nic więcej nie ma, bo tą resztę rzeczy tutaj już zdecydowanie otwarliśmy, więc nie pozostaje nam nic innego, jak iść jednak do tej windy, o której mówiła Eli, tamtymi schodami na górę tutaj, co są. Więc nie ma co zwlekać, chodźmy na górę. A, tak wygląda nasze wszystko. Musiałam sobie ulepszyć, wziąć apteczkę, żeby zrobić nową. Także wszystko na full, włącznie z poprawioną tą pałką naszą tutaj. O, i jeszcze zabraliśmy coś na sam koniec. O, popatrz, tam się rozmowa pokazała. O! Pokaż, na co cię stać! No to co, wchodzimy? Nie wiem, czy wchodzimy, trochę dziwne, ale dobra. I po drabinie! Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Na pewno na górę. Na wszelki wypadek. Prawidłowo. Na co mi się tu każe gra? Widzę, że jest przejście, ale... Nie będzie łatwo, ale jakoś się przeciśniemy. Okej. Okay. To nie ma łatwo, to nie ma łatwo. I nie polecieliśmy. Teraz ty, Eli, zobaczymy, czy spadnie. Chodź. No dawaj, dawaj. A, jednak nie. Dobra, chodź na górę. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Okay. Spróbujmy. O, cholera! Jen! Nic mi nie jest! Wszystko okej? Okay? Nie! Ale mnie, kurwa, wystraszyłeś! Dobra, dobra, to przejdę na dół, okay? Nie! Zostań tam! Idę do ciebie! Tylko nie zrób sobie krzywdy! Spróbuję. Widzę jedyną właściwą drogę. Ale... Tak, tak, wiem. O, właśnie. O to mi chodziło. Że pewnie coś by się tu kryło. Dobra, wypłyńmy na chwilkę. Myślę, że możemy przepłynąć normalnie. Dlaczego mam wrażenie, że tam będzie czekać na mnie coś strasznego? Nie mogę nasłuchiwać w wodzie, no nie. Może to tutaj? No, nie podoba mi się. Ale tam też jest morze, poczekaj. Może tędy. Tam jeszcze nie byłem. No. Martwią mnie te miejsca. O kurczę. No. Ło. Co mnie straszysz? Pytanie. Pod wodą nie pływają, prawda? W sensie... Kurczę. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że tam jest dalsza droga. Martwi mnie to. Wiecie co? Ja myślę, że to jest dobre miejsce... O, światełko. Że to jest dobre miejsce na zakończenie odcinka. W wodzie mnie raczej... Myślę, że Joel się potrafi tu zatrzymać.
No nikogo niby nie... Nie czuć w okolicy, ale słuchajcie. To będzie mroczny początek kolejnego spotkania. Także tu się pożegnamy. Troszkę będzie chyba krótszy, chociaż te odcinki przez to, że tam się tak przeskakiwały, te save'y są w różnych długości. Chyba jest jeden nawet koło pół godziny niecałe. Ale ten będzie miał chyba za 40 minut, może coś koło tego. Także słuchajcie, zaczniemy od wchodzenia w te drzwi. Mam wrażenie, że one się po prostu nie otworzą, a jak się otworzą, to tam coś nie będzie. I prawdopodobnie będzie trzeba płynąć tam gdzie exit. I Ellie gdzieś tam na nas czeka. Także myślę, że możemy sobie tu spokojnie zakończyć. Ja się upewnię, że pada mam załadowanego i całą resztę. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Cześć!